Pora na poranną rozmowę w dzisiejszej Polsce na Dzień Dobry. Polska, no jesteśmy w Chorzowie na Stadionie Narodowym Śląskim. Naszymi gośćmi są pan poseł Marek Wesoły, witamy serdecznie, i Krzysztof Sitakarski, były poseł PiS, a teraz węglokoks, i pan zajmuje się najnowszymi technologiami wodorowymi. Dużo na ten temat będzie. Witamy serdecznie. Dzień dobry, zgadza się. Dobry. Szanowni panowie, to jaka jest sytuacja w tej chwili na Śląsku, jeśli chodzi o węgiel? Bo w ostatnich tygodniach cena tego paliwa rośnie, więc wydaje się, że wszyscy powinni być zadowoleni, ci, którzy mają dostęp do surowca. Pan poseł. Na szczęście na Śląsku ciągle wydobywamy i to jest na razie dobra informacja, bo, no bo przecież wiemy o tym, że jeszcze 40 tysięcy osób zatrudnionych w górnictwie, i mimo tego, że ta polityka Unii Europejskiej wskazuje na to, że my się wycofujemy z węgla i Europa nie chce korzystać z energii wytwarzanej z kopalin, z surowca, którego my jesteśmy jednym z największych posiadaczy w Europie, to na dziś ja osobiście jako mieszkaniec Śląska cieszę się, że ciągle wydobywam, i mam nadzieję, że ten proces będzie trwał jak najdłużej, bo tylko jakby długotrwały proces wychodzenia, odchodzenia od energetyki węglowej, najpierw wytworzenie nowych źródeł energii, tych stabilnych źródeł, bo nie mówimy o OZE, które są niestabilne, wytworzenie stabilnych źródeł, które zastąpią nam elektrownie węglowe, to musi się wydarzyć najpierw i dopiero potem w sposób taki cywilizowany, naturalny, kiedy już będziemy po pierwsze bezpieczni energetycznie, a po drugie zabezpieczymy również miejsca pracy dla ludzi, którzy odchodzą z górnictwa i z branży około górnictwa. Czyli wtedy na spokojnie, w sposób, tak jak mówię, cywilizowany, normalny, gospodarczy, niewymuszony przez żadne podatki spekulacyjne, wtedy możemy spokojnie jakby dopełnić tych umów, które Unia Europejska, bo my wszyscy jesteśmy za klimatem, ale też musimy dbać o to pokolenie, które żyje dziś. A jak to w tej chwili wygląda, polski bilans energetyczny? My kupujemy czystą energię z Niemiec jak kiedyś, w tym momencie, w tych dniach? Panie redaktorze, no przede wszystkim tak, 70% ciągle energii dzisiaj wytwarzana jest w Polsce z węgla. My oczywiście bardzo mocno jest przyrost energii z paneli fotowoltaicznych, więc to OZE się powiększa, ale to ciągle jest zdecydowanie za mało, a największym problemem jest to, że nie mamy stabilnego źródła energii. Dzisiaj myślę, że my jesteśmy krajem, który jest samowystarczalny, jeśli chodzi o energię, ale tak jak mówię, wyłączanie kolejnych kopalń i wyłączenie bloków energetycznych spowoduje, że nie zdążymy zastąpić tego żadnymi źródłami, i grozi nam również zakup tej energii. A wiemy, jakie ceny są w Europie, jakie u nas, mimo tego, że mówi się, że u nas drogie, to w Europie jednak dwa razy tyle. W tej chwili rzeczywiście polska energia jest tańsza. Zobaczymy, jak długo to będzie trwało. Ta zwyżka cen teraz jest wywołana czym? Panie redaktorze, no zwyżka cen jest też wywoływana tym, że popyt na węgiel się jest dosyć w tej chwili, no w Europie przyrasta coraz więcej tych wszystkich źródeł odnawialnych. Źródła odnawialne, wiemy o tym, że są źródłami niestabilnymi. Energia z paneli fotowoltaicznych, energia z wiatru, to są wszystko źródła, które pracują wtedy, kiedy mamy czynnik naturalny, tak? Czyli kiedy jest słońce, kiedy jest wiatr. I dzisiaj, kiedy państwa nie mają stabilnych źródeł, to właśnie w tych państwach ościennych. O tym się głośno nie mówi, to nie jest popularne, ale w państwach ościennych mamy problem z dostawami energii. Dzisiaj Polska po cichu, bo państwa europejskie się do tego nie przyznają, jest importerem energii w tamtą stronę. Eksporterem energii w tamtą stronę oczywiście. I państwa po cichutku tą energię brudną kupują, no żeby ratować swoje systemy energetyczne. Tak jak mówię, dziś mamy z czego to wysłać. Miejmy nadzieję, że tak jak mówię, będziemy w stanie obronić się przed tymi przepisami, podatkami, które gdzieś tam funkcjonują. Słyszymy wczoraj informacja, ta dyskusja w Parlamencie Europejskim o tym, dla co się stało, że państwa europejskie mają tak drogą energię, co się stało, że w ciągu tygodnia gaz 27% w górę. No dobrze, że Parlament Europejski zaczął o tym debatować, że ta cała polityka jednak powoduje perturbacje i będzie powodowała perturbacje nie tylko dla Polaków, Europejczyków, ale dla wszystkich państw europejskich, i trzeba się troszeczkę zatrzymać i jednak mimo wszystko przedyskutować tą politykę energetyczną Unii.
Unii Europejskiej. Władimir Putin i jego polityka gazowa to jedno, a polityka Unii Europejskiej to drugie. Oba te czynniki się spotkały. Mamy tę górkę fali. Śląsk to oczywiście kopalnie, to oczywiście huty, stalownie, ogromna produkcja, jedno takie zagłębie. No i co zrobić, żeby utrzymać miejsca pracy na Śląsku, biorąc pod uwagę zmianę technologii? Krzysztof Sitarski. Ja myślę, że tak, Śląsku przede wszystkim ludzie. Kopalnie, huty, cała reszta jest później. I teraz tak, jak najbardziej, tutaj pan poseł wspomniał o bezpieczeństwie energetycznym, jakie jest zapewniane przez tą podstawę energetyki, o której stanowi węgiel, tam 60% węgiel kamienny, około 10% węgiel brunatny, ale siłą rzeczy zasoby górnicze są szczerpywalne. To nie jest na czas dalszy nieokreślony. Na ten moment oczywiście mamy stabilną podstawę i o to trzeba dbać. I trzeba patrzeć także nad rozwojem technologii miejsc pracy dla ludzi, którzy będą odchodzić z tak zwanego przemysłu energochłonnego. Ja tutaj nie rozumiem jednej rzeczy, bo mamy tak, zdegradowane tereny środowiskowo. Hałdy kopalniane, czasami się samozapłony tam, szkody górnicze. I na przykładzie chociażby firmy, w której pracuję, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z mechanizmu unijnego IPCEI, który zapinał w klamrę, że tak powiem, zagospodarowanie terenów górniczych, przemysłowych, wykorzystanie metanu z gazu koksowniczego, czyli wychwyt wszystkich emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. I niestety proszę sobie wyobrazić, że ten projekt nie został, że tak powiem, w pierwszym etapie rozpatrzony pozytywnie ze względu na brak tożsamego rozwiązania w Unii Europejskiej. Przecież ja tam nie ma już kopalń i po prostu podwójnie zostaliśmy, że tak powiem, zdyskredytowani przez to, że zastosowanie projektu, gdzie wykorzystujemy gaz koksowniczy, metan z kopalń, odpadowe produkty węglowe, czyli miały, muły, flotokoncentraty do zgazowania powierzchniowego węgla z wychwytem CO2 i tak dalej, że zeroemisyjna produkcja energii elektrycznej nie została, że tak powiem, pozytywnie przyjęta. Mało tego, powiem więcej. W Unii Europejskiej wytwarzanie wodoru, bo idzie, Unia generalnie idzie i cały świat, wytwarzanie energetyczne dzięki wodorowi uznano jako zielony wodór, czyli ten bardzo korzystny dla środowiska, wodór wytwarzany z odpadów komunalnych. Ja osobiście składałem tam wnioski poprzez nasze instytucje, żeby komisja się pochyliła nad tym, że także odpady górnicze, w tym gazy kopalniane, koksownicze czy efekty powierzchniowego zgazowania węgla, były też uznane jako tożsamo z odpadami honorowanymi przez Unię, żeby ten wodór wytwarzany w tych technologiach był pozytywnie postrzegany przez Unię Europejską. No i? No i czekamy. Czekamy. Czyli odwołanie było od tej decyzji i czekamy. Tak, no, że tak powiem, w lotnictwie to się nazywa, jak się ląduje szybowcem na lotnisku, to jest tak zwany drugi krąg. Żeby jeszcze raz zrobić podejście. Dajemy szansę kontrolerom lotu z Komisji Europejskiej na opamiętanie. Tak, tak. Pozdrawiam serdecznie mój Aeroklub Rybnicki. Bardzo stare czasy. Pan powiedział o zielonym wodorze, to proszę powiedzieć, jakie są rodzaje tego wodoru? Znaczy, bo wodór to wodór H2, tak? Znaczy tak, tutaj wodór jest zawsze ten sam. Jako paliwo dla, już w tej chwili dla pojazdów szynowych, oponowych, czy dla energetyki jest ten sam. Kwestia jego wytwarzania. I pożądanym wodorem jest taki, który jest wytwarzany zeroemisyjnie. Czyli na przykładzie... Mamy farmę wiatrową... Farma akurat kręci, wiatrowa jest fajna, ale na morzu. Ja jestem zwolennikiem jednak wiatraków daleko, gdzieś tam za horyzontem, a u nas rozwiązania, które były zaproponowane i są dalej, nad którymi pracuję w chwili obecnej, polegają na tym. Proszę sobie wyobrazić palącą się jakąś hałdę pokopalnianą ze szkodami górniczymi. Jedyne, co można zrobić, to wygasić tam pożar, następnie wyrównać teren, postawić konstrukcję na niej, zastosować najnowsze panele fotowoltaiczne, gdzie już są o wiele większe moce możliwe do zrealizowania. Przy tym nadprodukcja energii elektrycznej ze słońca wytwarza, że tak powiem, poprzez elektrolizer
który korzysta z wody kopalnianej, bo my pompujemy cały czas z nieczynnych kopalń wodę kopalnianą i z tej wody kopalnianej wytwarzamy wodór, magazynujemy i mamy, że tak powiem, bilansowanie uzupełniające podstawy energetycznej i rewitalizujemy teren, tworzymy miejsca pracy dla osób odchodzących z branży górniczej i walczymy o czyste środowisko. No nie ma chyba lepszego możliwości wykorzystania naszego kochanego Śląska, ale tutaj no nie ma w Unii Europejskiej odpowiednika i dlatego musimy się tutaj jeszcze poprzepychać i udowodnić, że jednak, żeby uznana została specyfika naszego regionu śląskiego w Europie, bo innego takiego już nie ma. To wodór zielony, potem jest jeszcze szary, tak? Wodór generalnie, ja bardzo unikam koloryzacji, okay. Proszę mi wierzyć. Wodór jest generalnie zeroemisyjnym paliwem i trzeba tylko zawalczyć o to, żeby jego wytwarzanie było jak najmniej z emisją CO2 do atmosfery. Dlatego stosuje się urządzenia do wychwytu CO2 przy produkcji. To, o czym wspomniałem, to oczywiście zeroemisyjne, czyli elektrolizer, farma fotowoltaiczna, ewentualnie elektrownia szczytowo-pompowa, bądź hydroelektrownia, bądź wiatrak i tak dalej. Z tym wiatrakiem to uważać trzeba bardzo. Dużo się mówi o wodorze i są takie nadzieje, przynajmniej z prasy można wyczytać, że to jest paliwo, to jest surowiec, który może nam zastąpić węgiel i utrzymać produkcję przemysłową w Polsce, no bo dzięki tej produkcji przemysłowej nasza gospodarka rośnie i chcemy, żeby rosła jak najdłużej i jak najszybciej. Tutaj pan kolega już powiedział trochę o wodorze. Rzeczywiście my też jesteśmy jednym z największych producentów wodoru dzisiaj w Europie jako Polska. Choć nie produkujemy go na taką skalę, na którą będzie potrzebowała go Europa, chcąc jakby wykorzystywać go w sposób, który miałby zastąpić energetykę konwencjonalną. Ale na pewno to dla nas jakby otwarta przestrzeń. Jeśli mamy doświadczenia, powinniśmy te doświadczenia poszerzać. Tutaj też te blokowanie tych wszystkich, bo rzeczywiście jest, mówi się o tym wodorze zielonym, wodorze szarym, wodorze różowym. No niemile widziany jest ten wodór wykorzystywany przy okazji eksploatacji kopalń, czy wyprodukowany z węgla. No on jest w Europie niemile widziany, bo to by oznaczało, że znowu bronilibyśmy naszych zasobów naturalnych, a Europa tego po prostu nie chce, żebyśmy korzystali z tego surowca. Takie ja mam wrażenie, ja to tak odczuwam, bo przecież my często w Europie nie dyskutujemy o ograniczeniu CO2. No przecież sama kopalnia sama w sobie nie jest podstawowym emitentem CO2, tylko mówimy o zlikwidowaniu wydobycia surowca, czyli o tak zwanej dekarbonizacji i ten termin również zapisany jest w tych dokumentach. I to mnie dziwi, bo przecież węgiel można wykorzystywać na wiele innych sposobów, nie tylko go spalać. To jest nasze bogactwo, powinniśmy tego bronić i uważam, że tutaj dla nas, dla Polski również jest szansa na to, aby korzystając właśnie, dlaczego to jest blokowane, tutaj się absolutnie z panem zgadzam. Wszystkie wnioski składane do instytucji, wszystkie wnioski mówiące o nowych technologiach wykorzystujących surowiec węgiel są odrzucane ze względu na to, że jest to węgiel. I to są często też wnioski, w których nie ma słowa o tym, że będzie podczas produkcji czy podczas wykorzystywania tego surowca emitowane CO2 i te też są odrzucane. No to przecież dochodzimy do pewnego rodzaju paranoi, gdzie ewidentnie sekuje się nasze bogactwo naturalne, a to chyba nie o to chodzi i tutaj oczekuję, że ta postawa naszych przyjaciół z Europy, Unii Europejskiej zmieni się, bo my powinniśmy być partnerem. Jeśli my coś wymyślimy fajnego, a przecież mamy świat nauki u nas w Polsce bardzo dobrze rozwinięty, jeśli wymyślimy coś fajnego z naszego surowca, dlaczego jest to blokowane i dlaczego Europa nie chce korzystać z tego, co możemy zaproponować również dla energetyki, czy też dla innych branż, dla Europy, bo przecież jesteśmy pełnoprawnym jej członkiem. No właśnie, dlaczego Europa nie chce korzystać z naszych pomysłów? Krzysztof Witerski. No, bardzo prosta rzecz. W założeniu Unii Europejskiej nasz kraj, mimo że tego się nigdy na wprost nie powie, jest postrzegany jako finalny konsument energii, technologii. My mamy być, że tak powiem, nie do końca równorzędnym partnerem, ale się nie poddajemy i to bardzo irytuje. Mało tego, są fantastyczne firmy, szczególnie tu na Śląsku się porozwijały, które mimo całej, że tak powiem, polskie firmy, polskie rodzinne przedsiębiorstwa przy różnego rodzaju konfiguracjach,
nie poddają się i stajemy się, że tak powiem, producentami kluczowych elementów nawet przemysłu motoryzacyjnego. I Śląsk finalnie przechodzi taką transformację, która też tu została zauważona w czasie tej konferencji, z transformacji z przemysłu energochłonnego, czyli hutnictwa, koksownictwa, górnictwa, w zagłębie automotive. I to się dzieje. I ten trend należy rozsądnie podtrzymywać, ale z poszanowaniem także miejsc pracy, bo to jest uzupełnienie. Wytwarzanie, wydobywanie węgla, wytwarzanie energii jako podstawy. Do tego musimy wchodzić z czystymi technologiami węglowymi, o których wspominał pan poseł. Są rozwiązania zamkniętego obiegu, że po prostu nie emituje się ani... jest tak zwany wychwyt metanu przez instalację metanowania kopalni, jest wtórne lokowanie odpadów z zakładów przeróbczych na dole kopalni, jest wykorzystanie szybów kopalnianych jako źródło energii w postaci elektrowni szczytowo-pompowych. I na to potrzebujemy zdobyć środki, które są, że tak powiem, blokowane w programach. I oto też apel mój jako osoby tutaj wywodzącej się ze Śląska, absolwenta Politechniki Śląskiej i pracującej w górnictwie wiele lat, żeby rząd przy okazji Krajowego Programu Odbudowy i KPST spojrzał na te nasze rozwiązania, które równolegle do wytwarzania węgla powodują mniejszą, że tak powiem, kosztogenność produkcji węgla. Na przykładzie, tak jak powiedziałem, mamy także projekty już zaprojektowane, gotowe, elementy energetyki odnawialnej na terenach zdegradowanych górniczo, zdegradowanych hutniczo. Potrzebujemy tylko kciuka do góry, delikatnego wsparcia naszego rządu i zamieniamy zdegradowane tereny śląskie w tereny logistyczne, produkcyjne i wytwarzające energię, wspierające oczywiście górnictwo. I to będzie synergia tych dwóch elementów. Panie pośle, ta zmiana rodzi oczywiście wiele problemów. Wiemy, i są kłopoty z Unią Europejską, i są kłopoty tutaj pewnie z ludźmi, którzy muszą się nagle przestawić albo odejść z pracy. Z drugiej strony są też szanse, tak jak słyszymy, nowe technologie. Czy my rzeczywiście potrzebujemy Unii Europejskiej, żeby z tego skorzystać? Panie redaktorze, weszliśmy w te struktury, zgodziliśmy się na obecność w Unii Europejskiej i myślę, że taką narrację prowadzimy. Ja, jeśli mówię dzisiaj o Unii Europejskiej, to mówię o tym, że ta Unia się zmieniła. To nie myśmy się zmienili. My mamy jeszcze więcej do zaoferowania niż wtedy, kiedy żeśmy do niej wchodzili. I niestety Unia się zmienia. My bronimy się gospodarczo. My jesteśmy dzisiaj liderem gospodarki w Europie. My najlepiej, jesteśmy jednym z najlepszych państw w Europie, które obroniły się przy pandemii COVID, tak? Nasza gospodarka... Chyba przedwczoraj podwyższył tak jest, mamy rozwoju. Mamy ciągle ratingi. Tak jest. Mówią o 6-7% rozwoju w 2022. Panie redaktorze, my zamiast stawać się w Europie koniem pociągowym i być i nasi przyjaciele z Europy zamiast nam przyklaskiwać po prostu za nasze wyniki i brać wzór, no to po prostu mam takie wrażenie, jakbyśmy stali się konkurencją. No, nie do takiej Europy jakby wchodziliśmy. Ja nie jestem antyeuropejczykiem, po prostu. Ja uważam, że Europa powinna być zjednoczona, ale też wzajemnie czerpać z tego, co mamy najlepsze, a nie blokować to, co mamy najlepsze. I tutaj mamy olbrzymi problem Europa w Europie. Europa ma inną strategię. Zbudowany przez Niemcy i Rosję rurociąg Nord Stream 2 na to pokazuje. I nagle sami Niemcy są zdziwieni. No, Polacy mówili, że Rosjanie będą grali energią. Myśmy w to nie wierzyli, a proszę. Putin gra. No niestety, tak jak też widzimy, Nord Stream 2 to jest dowód na to, że są w Europie lepsi i dobrzy i lepsi po prostu, tak? I nic z tym nie możemy zrobić. Niemcy realizują swoją politykę energetyczną, nie oglądając się na zapisy traktatowe. A my powinniśmy realizować swoją? Ja jestem przekonany, że to właśnie my powinniśmy realizować swoją, że powinniśmy twardo, mimo wszystko twardo stawiać swoje warunki i ciągle podkreślać, że chcemy być ważnym państwem w Europie po prostu, tak? Przekonywać do tego, że te nasze rozwiązania, nasze pomysły są dobrymi rozwiązaniami nie tylko dla Polski, bo ja uważam, że nie tylko dla Polski. Przecież Polska mogłaby być stabilizatorem energetycznym dla całej Europy i Europa powinna wziąć to pod uwagę, że takim stabilizatorem moglibyśmy być, że Polska mogłaby bezpiecznikiem być, jeśli chodzi o tą energetykę. No ale niestety
to jesteśmy traktowani jako konkurencja, a nie jako, jako sojusznik, jako partner. Nad tym trzeba pracować. Ja mam takie wrażenie, takie odczucia. Ja nie wiem, jak ludzie oglądający, ale my tu na Śląsku, kiedykolwiek z kimkolwiek rozmawiam na te tematy, to ludzie na Śląsku takie właśnie mają poczucie, że niestety, ale to, co pan zapytał. Oczywiście widzę szanse w nowych technologiach, w rozwoju i tak dalej. Tak absolutnie, my się na to nie zamykamy. Ja tak jak mówię, no tylko my, ja mam wrażenie, że myśmy poszli jeszcze dalej, że my, mając ten surowiec, mamy po prostu, chcemy wykorzystywać te nowe technologie i się rozwijać. No ale jak jesteśmy zagrożeniem, to dobrze. Myślę, że uda nam się pokonać. Nie z takich kłopotów wychodziliśmy. Panowie, Krzysztof Sitarski, Węglokoks, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dziękujemy. O nowych technologiach rozmawialiśmy tutaj i za to bardzo dziękuję, bo to rzadko się o tym mówi. Tak, mówimy o zagrożeniach, a rzadko mówimy o szansach, więc tutaj bardzo cenny głos w dyskusji. My zostaniemy przy nowych technologiach. Teraz, proszę państwa, o e-gaming, o grach elektronicznych. To się e-gaming nazywa, gry elektroniczne. Cały ciekawy nurt, który tutaj również na Śląsku jest rozwijany.